Witajcie, myszki z tej strony Travel w kolejnym odcinku z gry Gift. W ostatnim odcinku uratowaliśmy kolejnych pasażerów i będziemy kontynuować. Myślę, że jeszcze może w tym odcinku albo w następnym. O jest, udało się. W następnym, no już będziemy próbowali już przejść na kolejny, na ostatni część, jeżeli chodzi o statek. Tylko dajcie mi. Chodzi o to, że tam widzę platformę. Chcę zobaczyć, czy nie ma tutaj żadnych. Chyba nie ma tam żadnych. O! Dobra, widzę. Nie ma tam żadnych pamiątek. W ogóle patrzę na statystyki z tej gry globalne. O, i nie powiem. Czekajcie, czy tutaj można przyjść? O nie. O nie, nie mówcie, że. Musimy tak zrobić. Ok. Już. I widziałem, że już część osób zebrało wszystkie, jeżeli chodzi o te pamiątki. Co nie powiem, jest ciekawe. Ok, czyli że tutaj tak nie ma przejścia. A tutaj to możemy przejść spokojnie. Ok, czyli tam nic nie było. Tam jest tylko przejście. Zgaduję, że jeżeli coś zrobimy, to będziemy mogli skorzystać z niego, a w międzyczasie już idźmy dalej. A! Ja ogólnie rzecz biorąc zapewne na własną rękę. O! Dobra, widzę to. Na własną rękę już zbiorę sobie wszystko. I albo w ostatnim odcinku, chociaż zastanawiam się, czy aż tak bardzo będzie mi się chciało, żeby. Okej, tam coś było. Ale chyba tam jest zablokowane. Tak, chyba jest tam zablokowane. Żeby chciało mi się przejść całą grę. Ona jest dosyć długa i żeby znaleźć wszystkie pamiątki, to trochę trzeba się postarać. To się zastanawiam, czy będę chciał zebrać wszystkie pamiątki, zobaczyć, czy nie ma żadnego innego zakończenia. Co najwyżej zakończę grę, po czym znowu ją przejdę i. O. Nasza ulubiona mechanika, tłoki. I wtedy. Okej. Chodzi o to, że startujemy trochę. Trzeba. Trochę. O nie. Tylko nie. Tylko nie oni. Co, będziemy teraz musieli przed nim uciekać? Chyba tam nic nie ma. Okej. O, uciekamy! Oj! Ale. Kurde, ale on jest szybki. Okej. Okay. A! Okej, okay, czyli nie możemy pozwolić, żeby się rozpędził. Okej. No chyba zniknął już. Nie chcę próbować, czy zniknął, czy nie, ale. Wydaje mi się, że nie mogliśmy to naraz zrobić i trzeba było się na niego gapić. Ale w takim razie szybko wchodzimy do windy. Obracamy się i nie ma go. Chyba już nie wróci. Okej. I co tutaj mamy? Nic nie mamy. Zapominam czasami, że tutaj jest takie zrobione. Winda leci. Okej. Okay. Sprawdzam, bo oni bardzo, ale to bardzo porozrzucali te pamiątki, więc trzeba sprawdzać wszędzie. I coś tutaj jest? Nie, widzę czarną ścianę. Więc jeżeli popatrzymy sobie na mapę, mamy tutaj powrót. Pokazuje, że niby coś możemy zrobić, ale chyba byliśmy tam na górze, więc najwyżej to połączenie to jakaś pamiątka, więc powinniśmy się kierować na lewo, żeby spotkać tego gościa, który jest tam. Okej. Tutaj jest dużo takich, że tak powiem, żeby wszystkich spotkać, żeby tam pochodzić po różnych miejscach, więc tutaj widzę, że już jest trochę.
Okej, okay. I teraz pytanie, czy coś tam prowadzi? Prowadzi już do kolejnego, dobra, więc tam nie wchodzimy. Więc teraz się rozpoczyna. Obraz. Okej, okay. Więc zobaczmy, co to jest. Okej, okay. Spotkaliśmy tych dwóch. Więc to jest pracocholik o duchu rywalizacji, zdeterminowany pracownik biurowy w owygórowanych oczekiwaniach na przyszłość. Nieustannie dążył do wzniosłych celów pod kierownictwem upartego szefa. Okej. Okay. Wydaje mi się, że może się nam uda zebrać wszystkich, bo tutaj mamy tych, a tam mamy tą gwiazdkę, więc może tam będzie. Okej, okay. Papierostrzasz. Zdolny, ale porywczy menadżer stale potrzebuje papierosów, aby opanować swój gniew. Tak. O. Ile to ja razy spotkałem ludzi, którzy właśnie palili, dlatego że. Że nie mogli tam. Musieli po prostu mieć jakiś nałóg, musieli coś po prostu mieć, się zajmować czymś takim, co w międzyczasie. Bo tak to. Okej, nie możemy wchodzić tam. Bo tak to po prostu by nie wytrzymali. Po prostu musieli mieć coś takiego. Po prostu coś w ustach. Okej. Mamy. Okej, możemy podpalić. Śmieszne to było. Możemy podpalić linkę w takim razie. Na szczęście nie ma czegoś takiego backtrackingu, takiego wielkiego. Przez co. Przez co. Te umiejętności ich aż tak bardzo nie trzeba posiadać, żeby wykonać, żeby pójść dalej w grze. Okej, okay. I co tutaj mamy? Znowu te rury. Trochę mnie wkurzają, dlatego że połączenia. Okej. Open. Pamiątka. Life. Zgaduję, że teraz coś głębokiego będzie z tą pamiątką. A w ogóle te pamiątki miałem jedną tam. Okej. Okay. Ten obraz, okej, co to jest? Ponury obraz. Przestaje nam to wystarczać. Wydaje się, że nie jest tak nieskończone i satysfakcjonujące, jakbyśmy tego chcieli. Okej, okay, Alive. Wszyscy chcemy wzbogacić swoje życie. DG. Społeczeństwo nieustannie proponuje kolejne bogactwa. Okej, okay, czyli to będzie jakieś takie neonowe coś. I po co nam ta skrzynka? Czyżbyśmy musieli coś tam zrobić? Okej, okay, podpalmy. Teraz czas na najgorszą mechanikę gry, czyli spychanie rzeczy pod górę. Dosłownie. Chodzi o to, że oni trochę fizykę tych przedmiotów nie dorobili. Znaczy się zgaduję, że to jeszcze sprawdzali, czy można to popchnąć. Ale myślę, że już nie sprawdzali jak to będzie w grze aż tak bardzo, bo to jest bardzo powolne. Okej, sprawdźmy, co jest na lewo. Może to już jest to miejsce, że możemy przejść. Tak, tutaj chyba będzie przejście. Więc zobaczmy, co tam będzie. Okej. I chyba teraz zaczyna się nasza przygoda w poszukiwaniu tego pasażera, który jest z tyłu. Okej. Okay. I co to ma nam dać? Okej. Okay. Takie. Dobra. Teraz mamy chyba kilka ścieżek do wyboru. Ten komputer to taki, że tak powiem, żeby taką atmosferę dawać. Nie. O! Okej, nie spodziewałem się tego. Ale mamy tego gościa tam. Go nie przeskoczymy. Dobra, winda. Szybko, szybko, szybko. Okej, okay, chyba do windy już nie może wlatać. Tutaj.
tutaj byliśmy? Nie, nie byliśmy. Czy powinienem sprawdzić, co było na górze tamtej windy? Chyba nie. Wydaje mi się, że tam nic nie było. Kurde. Gdzie jesteśmy tutaj? Jak tam tych gości mamy ominąć? Niby do windy to nie chcą wchodzić. Teraz sprawdźmy, czy ta winda jak zaprowadzi nas na górę, czy coś tutaj wyłapaliśmy. Więc tutaj. To jest to. Ci goście, czy jak jestem obrócony, to oni do mnie lecą? Nie. Czy oni przez podłogę lecą? Nie wydaje mi się. Nie chcę też spadać, bo wydaje mi się, że szyb tej windy to na dole nie ma podłogi. Okej. Dobra, kolejne. O, i zgaduję, że od tyłu będziemy mogli pójść tam. Dobra. A! No serio! A! A! Dlaczego? Dlaczego kolejne miejsce, które możemy... A! Teraz, teraz do nas nie idź. Jezus Maria. O, czy coś tutaj będzie? Nie, i teraz musimy się gapić na niego. Dobra, okej. Okay. Nie powiem, tamten respawn nie był zbyt dobry. Okej, okay. Tutaj nie zejdziemy. I tutaj chcemy. Okej. Okay. Teraz mamy działającą windę. Tylko sprawdzić, czy coś tutaj jest na górze. Nie, jak zwykle. Okej. Okay. I co to ta dźwignia robi? A, otwiera nam. Dobra, nice. Taki szybki segmencik. O Jezus, Mario! Uff. Nie. O Jezu, jakieś duchy zaczęły nas gonić na samym końcu. A niech to... Nie cierpię tych spawnów. Szybko. Biegnij. O, masz los. Dobra, wracamy do tego dużego pomieszczenia. I... Oprócz tego pokazuje, że jeszcze na górze było, ale nie... Bo nie pokazuje podłogi, to w głównej mierze... Okej. Okay. Mamy fajerwerki? Co musimy zrobić z tymi fajerwerkami? O! Mamy kolejnego gościa. To jest chyba... Chyba już jest ostatni z nich wszystkich. Zebraliśmy wszystkich. Okej, możemy coś robić. Ciekawe, co to będzie za pracownik. Tak. Pracownik, któremu w życiu na razie nic się nie udało. Yano! Digila Lama. Prima Mai. Zgaduję, że ci wszyscy pracownicy to są oczywiście różne rodzaje pracowników, że jeżeli chodzi o korporacje. No ale takich spotykamy w takiej odległości. O, kolejny zegar. Dosyć dużo tych zegarów, nie powiem. O, nie zniknął. Teraz takie pum! Karafana!
I co, teraz zniknie? No, słyszymy jego kroki. On chyba zniknął. Halidoro! Co mogło się stać? Okej, teraz będziemy musimy wracać przez tych wszystkich. Tak. Powrót. To jest to najlepsze. Okej, tak, znaleźliśmy ostatniego. Więc zaniepokojony pracoholik, pracownik biurowy o niepewnej przyszłości ma wiele rzeczy na tym świecie. Na wiele rzeczy na tym świecie nie mamy wpływu. Okej, czyli mamy wszystkich pracowników, mamy jeszcze tą pracowitą kobietę, którą udało nam się nie zabić. To jest ciekawe. Ale teraz musimy przejść tędy. Może coś tutaj nam odblokował. Dobra, teraz musimy przejść. Ale tamte dwa duchy może już zniknęły i nie będą problematyczne. Tak za nas wylatują. Okej, przynajmniej teraz musimy tylko iść do przodu. Żeby jeszcze te windy nas tak prowadziły. Okej. No i to wszystko. Udało nam się przejść ten dodatkowy poziom. I teraz musimy spróbować dalej kontynuować. Ta mapa oczywiście nie pokazuje wszystkiego, ale jakby jeszcze było fajnie, jakby pokazywała jakie poziomy, bo to pokazuje nam tylko pomieszczenia. Okej. Więc teraz idziemy. Teraz będą jakieś bary. Zapewne będzie alkoholizm. O, toy. Hat. Czekaj, z tyłu jest brown napisane? Okej. Czyli teraz uzależnienie zapewne będziemy mieć. No w sumie w tym odcinku opowiadałem o tych papierosach, więc... Więc zapewne to będzie okej. Coś tutaj jest. Okej. Jakiś bar. O, dyskoteka. Okej. Aha. To jest chyba jego głowa. Okej, to jest jakiś taki nie wiem, wizjoner czy coś takiego. Filantrop. Wiecie, tacy typowy gościu. Elon Tesla. Elon Musk. Elon Tesla. Podoba mi się. Tak, coś powie wtedy wszyscy. Ale fajnie. Ta media społecznościowe. Okej, możemy wreszcie coś zrobić. Chyba chcieliśmy powiedzieć, że nie słuchajcie tego gościa. Albo że nie usłyszał nas. Nie mogliśmy nic zrobić. No. I czy to było zaliczenie jako pasażer? O, chyba musimy coś zrzucić na niego? Nie, jeszcze nie. Czyli musimy coś zrobić większego. Okej. No, nawet trochę mi się podoba, kiedy używają tych 2D zamiast 3D efektów. To jest nawet ciekawie. Okej, tutaj. Możemy coś zrobić. Okej. To włączyliśmy, czy. Wiem. Musimy podpalić to. Okej. Wiecie, zazwyczaj w takich rurach jest para wodna, więc nie sądziłem, że będzie coś wybuchowego. Okej, co tutaj mamy? Tutaj dalej chyba już
Nic nie będzie. O! A nie. Myślałem, że coś tam będzie, ale tam jest chyba gruz. Dobra. Tutaj chyba już całe pomieszczenie mamy. Co najwyżej chyba trzeba będzie wrócić do tamtego gościa, jeżeli coś zrobimy. Będziemy mogli wracać? W sumie jest trochę. Dobra. Zobaczmy, co tutaj będzie. Więcej gruzu. O! Piesek z kółkami! Ale śmieszny. Pamiętam, była jakaś taka animacja, ale już nie kojarzę nazwy, co była właśnie taka postać, co miała kółka zamiast nóg. I zawsze się zastanawiałem, czy to po prostu tej postaci przeszkadza, że ma kółka? Bo wiecie, no nogami też można robić różne inne rzeczy niż chodzić, więc się zastanawiałem, czy ona kiedyś, znaczy się kiedyś zapewne bym myślała o tym, żeby zamiast kółek mieć nogi, ale czy ona żałuje, że ma kółka, czy nie? Okej. Upadek. Dobra, przejdziemy na dół. Zgaduję, że później będzie przejście z powrotem. Więc chyba będziemy musieli wrócić koło tamtego gościa. Okej. Nie. Biura omijamy. O! Miałem rację. Chociaż teraz ta. Korpus szczury. Okej, możemy biec. Uwielbiam to, kiedy oni muszą. Oczywiście, że muszą to dać. Okej. Patrzę sobie na górę. Nie! Podoba mi się to moje haha. Okej. Serio to był. Ta szafka była na samym końcu. Okej. Zapal. Okej, zapal lampę. O, coś tutaj było, tego nie widać tego. Okej, ten cień trochę mnie przeraził. Znaczy, możemy przejść tędy przez gruz? Nie, ale coś na dole jest. A, nasza śmierć. Okej. Okej. Wiem, że coś jest na dole. A, kilka przejść jest tędy. Dobra, tam łańcuch widzę. Wiadomo, że tutaj będzie trochę zapewne miejsc, gdzie można będzie znaleźć znajdźki. Okej. O! Łańcuch. Chciałem sprawdzić mapę, ale nie możemy. Musimy być bez ruchu. Okej, czyli tutaj jest. Ale zanim to ja bym poszedł na dół. Już jesteśmy w miejscu dodatkowym. Okej, czy to się zblokuje nam? O nie. Okej, możemy to zepchnąć. To oznacza, że musimy to zepchnąć.
Teraz musimy tą drugą skrzynkę. Chyba, że zrąbaliśmy i powinniśmy to nie kłaść do dołu, ale wydaje mi się, że powinniśmy tak zrobić. Tam widzę fajerwerki, więc trzeba będzie później sprawdzić. Tam chyba nie ma drugiego połączenia. Zastanawiam się, bo... No nie ma. No i co tutaj możemy zrobić? Mamy skrzynię! I czy ją też możemy? Nie, ta jest blokująca się. Czasami śmiesznie się blokują. Tutaj nie ma nic tajnego. I tutaj jest chyba na... Że jak pójdziemy na lewo, to będzie ten gościu. A jak na prawo, to będzie pewna ta skrzynia. I jak to mamy przesunąć? Bo na razie tutaj. O, i pamiątka. Co to jest? Jakiś worek śmieci? Plecak. Plecak. Jestem prawie pewien, że moja córka go używa. Zastanawiam się, czy kiedykolwiek widziałem ją z nim na plecach. No, to trochę smutno brzmi. To wygląda podejrzanie. Zobaczmy, co jest na lewo jest gruz. I nasza śmierć. Więc albo się już nam udało to odblokować, albo musimy znowu, bo się nam czegoś nie zaliczył. To co chciałem jeszcze sprawdzić, to jak tam zrobić, żeby... Dobra, nie. Bo te skrzynki, widzę, że się zrestartowały. To jeszcze jest jedna rzecz, którą mogę sprawdzić, czy zadziała ze skrzynką. Tylko musimy o nie zginąć. Chodzi o to, czy może się nam udać z tego? Chyba nie. Nie, musi mieć obie. Zgaduję, że tamto podejrzane pomieszczenie to będzie... Dostaniemy coś, co nam pozwoli, nie wiem, jakieś do strzelania. Bo tam można to rozwalić, tylko że jak... No, trzeba się trochę postarać. Pchaj to w skrzynię. I teraz po pierwsze tak spróbujemy. Jeżeli uda nam się tak poknąć ją, ale żeby nie spadła. Jeszcze trochę. Kurde, jeszcze trochę, ale... Zapewne widzicie, co chcę zrobić. Już dotykamy. Nie! Nie! Ktoś! Dobra, jak będzie mieć drugą, to powinniśmy sobie poradzić, tylko że... Zobaczymy, co. Może to jest jakiś taki dodatkowa rzecz. Ostatnio, jak tam robiliśmy tamto łóżko, żeby postać nie umarła, to była w tym samym pomieszczeniu, więc może nie ma różnicy tutaj. A.
Op, łańcuch. Dobra, więc teraz powtórka z rozgrywki. Czasami te łańcuchy po prostu tak... Nie działają z tym ze skokiem. Okej, okay, weźmy sobie tylko tę lampę. Teraz przejdźmy tędy. Okej. Okay. Czasami muszę korzystać z sprint jumpu. Okej, okay, co tutaj jest? Różowe. No, zazwyczaj kolor różowy w naturze oznacza źle, ale zobaczymy, co to jest. O, jakaś retrospekcja kolejna? Tak jak z małżeństwem? Czy po tym, jak nie wyszliśmy z tej retrospekcji, to nie było coś takiego, że byliśmy już młodsi? Okej. Okay. To się nie wydaje już być statkiem. Chociaż jest rozwalony jak statek. Oj! Okej, okay, okej. Okay. Wiedziałem, że różowe znaczy źle. Możemy już uciekać? Tak. Okej, okej, okej. Ja rozumiem, w którą stronę mamy uciekać. Okej. Okay. Ej! Ej! Nie, to jest nie fair. O, bo strzykawka leciała. Pamiątka. Pamiątka. Dobra. Zbieranie tamtych pamiątek było... nie to, że niepotrzebne. Ale... A! Ej, ja ciągle na sprincie biegam. Pół sekundy wystartowałem za późno. Okej, okej, okej. O, masz się losy. Teraz duchy muszą być. I co, za chwilę kosmici zaatakują. O, pamiątka. Dobra, przynajmniej zapis był. A! Teraz będą bliżej. Żegnam, żegnam panów, żegnam. Co, znowu będziemy mieć tego gościa? Okej. Okay. Lewitujące skrzynie. Tak, mogłem się spodziewać lewitujących skrzyni. Dobra, dobra, dobra. Nie, 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 blisko jesteście. Nie! Musiałem akurat uciec w tym momencie. Łapałem tak! Jest, łapałem! Nie, rób to. O, właśnie los. Ej! To było nie fair. Haha! Teraz nic mi nie zrobisz. Jestem zbyt bardzo daleko od ciebie. I to wygląda na koniec. Yeah. Ja też bym był zmęczony. Gdybym co chwilę umierał. Jej! Wyjście. I dramatyczna muzyka. I zamknie się przed nami? Wow, nie. Okej. No, mogliśmy się domyśleć, że to jest ten doktor. Tak, nie było żadnego podobieństwa do tego potwora. Tak, żadnego. O, retrospekcja. I
I co, znowu będziemy moci? I zazwyczaj, kiedy zmieniamy postać, to znaczy, że powinniśmy. Okej. Mamy tutaj jakieś kolejne dziecko. Obraz. Które nic nie ma. Mamy fortepian. Ktoś gra na nim. I to wszystko. Trochę, nie powiem, trochę taka nudna retrospekcja. I co się stało z nami? A nie, jesteśmy jeszcze bardziej młodzi. Co się z nami, z naszymi rękami stało? Jakie grube ręce mamy. Jesteśmy dziewczynką czy chłopakiem? Chyba chłopakiem, dlatego że nadal dajemy. Tak, chłopak. Dotarłem do głównego poziomu statku. Teraz chyba dźwięk się już powinien pojawić, ale ja już się z wami żegnam. Było nawet intensywnie. Zobaczymy, czy będziemy mogli powrócić do tamtego pomieszczenia, bo jesteśmy dosyć daleko i byśmy musieli backtracking zrobić. Pewien. Wydaje mi się, że nie, chyba nie będziemy mieli już dostępu tam. Możliwe, że tamten gościu, co byliśmy przy nim, może trzeba było coś zrobić, ale nie wiem co dokładnie. No, chyba nie znajdziemy wszystkich pasażerów. Okej, więc widzimy się w kolejnych odcinkach. No to, cześć.